Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 23 Ultimate Team. No i mordy, dzisiaj czas na kolejny party bug. Ostatnio oddało naprawdę niesamowicie, więc zobaczymy, co będzie tym razem. Mam nadzieję, że równie dobrze i że równie dobrze wam wysypie właśnie w tym SBC. Dajcie znać pod spodem w komentarzu, co ciekawego trafiliście. A teraz lecimy z odcinkiem i pamiętajcie proszę o kodzie Lachu na 11 Team Sports, 5% zniżki, więc warto korzystać, jak coś kupujecie. Sprawdzajcie, link pod spodem w opisie. A teraz zobaczmy ten materiał. Drodzy Państwo, czas na kolejny player pick. Co będzie w środku? Zaraz się okaże. Zaczniemy... A właśnie, a może zacznijmy od środka dzisiaj? Czemu by nie? Najpierw zobaczmy, jakie mamy karty w środku. Okej. Może teraz ta? Okej. Kurczę. Centurion by się przydał. Centurion Neymar na przykład. Jest Centurion. Dobra, to zacznijmy od środka, bo wydaje mi się, że środek będzie według mnie najsłabszy. Perisic w środku, mówisz? Tak to wygląda. Czy to jest Perisic? Jak myślisz? Future Stars 1 tutaj wiem. 88 tempa. To bardziej koszulka czerwona, chyba Fred. Ta, to jest Fred. Ile ten Fred w tym momencie kosztuje? Fredzik. Ile ty kosztujesz? 300 tysięcy kosztuje Fred. 3 paki. Co? A nie, to Centurion. Dobra, 50 tysięcy. Ten kosztuje 50. O rany, ja Centuriona sprawdziłem. Myślę, co jest, kurde, za co tyle? To Centuriona sobie sprawdzimy na końcu. To są statystyki mojego Future Stars. Koszulka taka biała trochę. Singo? Dokładnie tak, ale wy znacie te karty lepiej ode mnie. Singo. Czyli co, no jeśli chodzi o Singo, to nie jest lepszy. Nie jest on lepszy niż Fred, bo ten traf jest wart 20k. Zostało nam po prawej stronie Centurion. Kto to może być? 88 defa, 85 fizyczności. Bastoni? No nie mówcie, że znowu trafiliście. Wy macie otwarte chyba. Ta, Bastoni. Kogo mam wybrać, widzowie? Dobra, wiecie co, tak, Fred ma najlepszy overall, najdroższy jest, więc weźmy Freda. Aczkolwiek to SBC naprawdę nie oddało. Chociaż ten Fred wygląda naprawdę spoko, nie? Tylko do składu mi nie wskoczy. Jaką ma pozycję w ogóle? CF, LW, LM. Okej. Okay. Siła strzału bardzo fajna, dribbling też super. Tak, o nie, ale tutaj coś jeszcze było do zrobienia, tylko nie wiem. Coś jeszcze dzisiaj wyszło. 83 plus razy 10, to jest to, nie? 8-4 i 8-3, wow. Dobra, wiecie co, wrzucimy sobie tego Freda na ławkę. Najwyżej go wpuszczę w trakcie meczu. No jestem ciekaw, jak będzie grał. Nawet za Modricia sobie wejdzie, bo tutaj na pomoc mogę coś tam wrzucić. Zagramy sobie kwali. Później zrobię następne SBC prawdopodobnie. Czy coś dzisiaj jeszcze nam tylko... No dorzucili nam 83 plus razy 10. A w Objective czy pojawiło się coś nowego? Chyba nie. Chyba tutaj nic nie ma. Carles, ty, kiedy ostatnio Carlesa Puyola widziałem na środku obrony? Ale ładnie. O to chodzi. Tylko ja nie rozumiem, nie rozumiem jednej rzeczy, jeśli chodzi o crossplay. Dlaczego crossplay działa w ten sposób, że gracze z PS5 grają 70% spotkań z PC-tami? No co to za crossplay jest? Ja na przykład, no 3/4 spotkań to jak mam włączony crossplay, gram z PC-tem, a nie z konsolą. To jak to działa?
Tak! Ale ładnie to się udało wyczekać. Piękna sprawa. No to już była formalność. 3-0. Od razu inna gra, inna płynność. To bez podjazdu się nie gra z PC-tem. Tak, nawet jak grasz Xboxem, to pokazuje znaczek kompa. A wiesz, co jest ciekawe? Jak grasz na Playu z Xboxem, no to masz ten znaczek taki Xboxa. Jak grasz z PC-tem, masz ten sam znaczek. A jak grasz na PC-cie, to masz inny znaczek PC-ta. Dlaczego oni tego nie potrafili rozdzielić? I jak grasz na Xboxa, to byłby znaczek Xboxa, a jak na PC-ta, to PC-ta. Skoro te znaczki mają dostępne w grze, te ikony. Wystarczyło je przypiąć po prostu. Dobra, 83 plus razy 10. Tutaj mogą być w sumie jakieś fajne RTTF. Czy to się stanie? Zaraz się okaże. Czy będzie jakiś walkout? Czy będzie RTTF? Zobaczmy. Jest inform. Ale... Przez chwilę myślałem, że Krzysiu tu przyjdzie. Kurde! Cristiano jakby się pojawił. Jaj. No to tak średnio. To co przepaliłem, to wróciło praktycznie. Ej, a patrzcie na to w ogóle, co wam pokażę. Kurde, to jest POG. Nie wiem, czy zobaczycie. Czekajcie, jak tak wezmę, to będzie widać. Widać, o. Chwila, muszę na cały ekran. Patrzcie, tu mam takie przyciski do pompowania i patrzcie na to. Jak w Lowriderze normalnie będzie. Kurde. Fajna sprawa, bo to sobie dopompowujecie, żeby było usztywnienie i później Ake, Fofana, Rashford, Kloze wypożyczony, Antony, oj to jakiś... O nie! Jestem gamoniem, nie ustawiłem strojów. Lob. Sytuacyjnie. Ciekawe, dlaczego według EA jego stroje nie są białe. Coś tam mają na klacie, niby jakieś inne kolory, no ale come on. Ale przycięło. Ty, to jest jego zawodnik! Ja myślałem, że to mój obrońca tam stoi. No nie mogę. Kurde, miesza mi się strasznie. A trzeba było odpalić cheaty jak na PC-cie, mieć niewidzialny skład i spokój. No nie, myślałem, że tam u góry jest. O, jak tak szybko muszę zagrać, to jest przerąbane, albo się przełączyć w obronie. Jak ja ten mecz wygram, to jest normalnie sukces będzie jakiś. Biegnie ktoś? Z chwilę myślałem, że to na dole to mój, ale jednak nie. Dobrze, 2-2. Jak to wpadło? Ej, muszę się nauczyć przepraszać. Nie wiem, jak to się robi, ale... Straszny kasztan. Pamiętajcie, ball roll i lobik. To jest lepsze niż sam lob. Zapamiętać, nauczyć się, powtórzyć. Jak ten Modric to ty? No mi się bardzo podoba, rozsypa piłki super, bramki strzela, fajny strzał z dystansu, odebrać też potrafi, fajne stroje, nie? Zajebiste. Mm.
Double pass i volley. To jest coś, co wchodzi. Ej, na razie jest dobrze. Trzymam się jakoś. 5-2. Ogląda się to pewnie fenomenalnie. Kurczę, jarzyna. Ej, no już powiem wam, że się przyzwyczaiłem. Mogę tak grać Foot Champions całe. Ale to byłoby straszne. Chciałbym, Dami, bardzo bym chciał, kurde, Huntera reaktywację. To była tak zajebista seria. Wiecie, co jest najlepsze? Do tej pory ludzie oglądają u mnie serię na kanale z Alexa Huntera i tam mi piszą i mówią, co mam zrobić w następnym odcinku, co mam wybrać, jaki klub i tak dalej. Myślę, stary, to było parę lat temu nagrywane. Oni to dalej przeżywają po raz pierwszy. Di Natale też. A Fredzik tutaj taki malutki, o. Tu Modric, Mane, tak i po długim. Nice. Wiecie, że ja w ogóle myślałem cały czas, że Fred jest lewonożny? Nie wiem dlaczego, skąd mi się to wzięło? Fred. Ty, może dlatego, że on jest lewonożny? Ma to sens, kuźwa. Dobra, nic nie mówiłem. A, miałem sprawdzić, ile bramek strzelił Tibo. Dobra, już sprawdzam. Wydaje mi się, że ma 3, ale zaraz zobaczymy. Panie Tibo. 5 bramek i 1 asysta. Chłopie. No co, gość gra. Dobra, jestem ciekaw, czy z tych 5 odda przynajmniej 1 jakoś fajnie. No twórzmy. Wiecie, że ja jestem bardziej za pikami w SBC niż za paczkami, ale może kiedyś mnie przekonają. Bez walkoutu chyba. Piki plus 1. No właśnie. Chyba większość powie, że piki są fajniejsze. Na razie były ekrany. O, walkout. Toni Kroos i Kovacic. Ty, no... A tutaj już bez ekranów. Oczywiście, no Foderek. Czekam na kartę specjalną, ale i... Walkoutu się nie spodziewałem, powiem tak. Drugi walkout? Nie. To tylko Fabian, 8-3. Tutaj tak jak mówicie, albo Neymar w informie, chociaż wolałbym kogoś innego. No zresztą Okocze jeszcze mam też, tylko że wtedy mi spada zgranie. I Mbappe jest tylko na jednym. Więc do tego Okocza wchodzi z ławki. Albo kogoś, kto będzie grał na prawym skrzydle, albo na SPO. Tylko właśnie nie wiem kto, no Messi. Toty jest za drogi oczywiście. Ginola bez sensu, jak mam Mbappe. Vini. Jedyny kto mi przychodzi do głowy to Vini, ale Vini też jest drogi bardzo. No tutaj już upgrade będzie kosztował, bo Vini w wersji tej Toty 2 600 000, a w wersji World Cupowej 2 miliony. Czy dwie bańki bym musiał wydać. Neymar Centurion kosztuje 3 miliony. To jest też drogo. To jest naprawdę drogo.